Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj znowu jesteśmy na Palionowie. Słuchajcie, ja jestem Szczypson i dzisiaj w odcinku pokażę wam moje tajne, ukryte przejście. Zdradzę wam moją tajemnicę, którą ukrywałem przed wszystkimi, nikomu tego nie pokazywałem, pokażę to tylko wam. Pokazałem też to wam, na live'ie, więc kto był na live'ie, ten wie, ja dzisiaj wam nie pokażę dokładnie, gdzie to jest. Pokażę wam to miejsce, oprowadzę was po tym miejscu, ale nie pokażę wam, gdzie to jest. Dlaczego? Ponieważ nie chcę, żebyście później pisali Neonowi czy Dave'owi, że tam jest ukryte przejście, bo wy tak robicie, ja to wiem, doskonale o tym wiem. Więc słuchajcie, na sam początek zostawcie koniecznie łapkę w górę i napiszcie komentarz. Uwaga, daję wam tym razem 7 sekund. 7 sekund na zostawienie łapki i zostawienie subskrypcji. Uwaga, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kto zdążył, ten niech się pochwali w komentarzu, że zdążył. No i też koniecznie napiszcie w komentarzu, ponieważ dzisiaj jest tłusty czwartek. Ja przed chwilą zjadłem swojego pierwszego pączka dzisiaj. Jestem taki szczęśliwy, że hej, nawet mam kawę. Z kubka Milki piję. Ja zjadłem pierwszego pączka, pochwalcie się w komentarzu, ile zjedliście pączków wy dzisiaj, ponieważ ten film wrzucam wieczorem, więc będziecie mogli spokojnie powiedzieć, że zjedliście pączków na przykład 50, nie? No i będzie okej. Ja na przykład zjadłem dopiero jednego, ale tam jeszcze 4 na mnie czekają, więc dzisiaj będzie super. Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku pokazuję wam to moje tajne przejście. Jak wiecie, mamy tych przejść tutaj strasznie dużo. Jakby ja jestem mega fanem ukrytych przejść. Jakiś tutaj gdzieś tam jest ukryte, tu gdzieś tam. Jak wiecie, mam w bunkrze ukryte przejście, mam pod domkiem ukryte przejście, mam w kanałach ukryte przejście. Mam jeszcze jedno ukryte przejście, o którym wam jeszcze nawet nie pokazałem, bo ja je tak zrobiłem po prostu i zapomniałem o nim całkowicie. Ale sobie zostawię, pokażę wam je kiedy indziej. Słuchajcie, zachęcam wszystkich do zostawienia subskrypcji, kto jeszcze nie zostawił, ponieważ warto subskrybować, ponieważ live'iki są. Ja dzisiaj sobie też pewnie odpalę live'ika, jeśli zdążę się wyrobić z odcinkami, ponieważ na weekend wyjeżdżam niestety i muszę nagrywać odcinki na zapas, dlatego teraz będzie kilka odcinków na jakby pod rząd solo, ponieważ nagrywam to teraz, kiedy no, chłopaki niestety nie mogą, nagrywam to z rana. Dobra, słuchajcie, pokazuję wam to tajne przejście, które jest moim zdaniem mega fajne, jest najfajniejszym przejściem, jakie zrobiłem, ale nie mogę wam pokazać, gdzie jest dokładnie, więc robimy cięcie i zaraz będziemy w tamtym miejscu i wam pokażę, gdzie to jest. Dobra, słuchajcie, jestem już w tym moim podziemnym przejściu. Jak widzicie, jest cały wycegłowany ładnie. W sumie cegły mi się mega podobają. Tutaj się wchodzi, ale nie wiecie, gdzie ta drabinka prowadzi, nie wiecie, gdzie to jest, więc jestem w sumie trochę bezpieczny. Jeżeli osoby, które na lewie widziały, gdzie to jest, wiedzą, to niech to jest nasza tajemnica, nie mówcie nikomu, proszę, ponieważ to wtedy ma jedynie sens, jeżeli nikomu nie powiecie. Słuchajcie, tutaj, nawet jeżeli ktoś by się dostał w to miejsce, no to tutaj jest taki pokój, jakby taka świątynia, nie wiem jak to nazwać w ogóle, zrespiłem sobie tutaj taką głowę za pomocą komendy. Pokazywałem na live, jak się to robi. Akurat głowy możemy za pomocą komendy, ponieważ inaczej się tych głów nie da zrobić, a one fajny efekt dają. Zrobiłem też zbroję, dałem stojak i to jest coś takiego, że jak ktoś tu przyjdzie, to sobie pomyśli: a, jest tylko zbroja, jakiś cen, nic tutaj nie ma i stąd se wyjdzie po prostu. Ale tu jest ukryte przejście. Ukryte przejście, które ja zacząłem, bardzo mi się spodobały. Jak widzicie, jest tutaj dużo takich, o, tych. I pod jednym, a mianowicie pod tym jest ukryte przejście. Jeżeli ktoś sobie dobrze stanie, to nie widzi tego, ale no, no w sumie to dobrze widać. Jeżeli odsłoni wszystkie, to będzie wiadomo, że tam coś jest. No ale liczę na to, że nikt się tutaj nie dostanie, a jeżeli się dostanie, to nie przejrzy tych miejsc. Już wam pokazuję, co jest na dole, ponieważ jest to kolejny, no, nielegalny biznes, jaki otwieram w Palionowie, słuchajcie, ponieważ schodzimy tutaj i patrzcie, co tu jest, widzicie? Ja to chyba z 5 godzin robiłem. Jak już mi się tych ścian nie chciało robić, bo już był dramat, ale te wszystkie cegły, zebranie tych materiałów na cegły, to było strasznie dużo. Dobra, słuchajcie, schodzę na dół, tu możemy wlecieć do wody, bum. I jak widzicie, tutaj mamy miejsce, takie laboratorium moje, w którym będziemy robić sobie potki. Tu jest mechanizm, który zacząłem robić, ale on jeszcze nie działa tak, jak powinien działać. Tutaj mamy jakby powkładane te rzeczy, co ten, tu mam 3 miejsca jeszcze takie na zapas. Nie wiem po co w ogóle, chyba więcej potok się nie da zrobić. Tu jakiś magazyn będziemy mieli pewnie, ponieważ no, dobrze mieć miejsce, w którym będziemy, wiadomo, przytrzymywać te rzeczy. I tu się idzie i można uzupełniać tutaj te wszystkie... te wszystkie, to się nazywa dispensery chyba, na te rzeczy, które potrzebujemy, nie? No i w tym miejscu można to, ten mechanizm na razie średnio działa, ale postaram się go naprawić tak, żeby działał lepiej. Będę oglądał jakieś poradniki na YouTubie, to będzie jeszcze działać.
I w tym miejscu jakby będziemy robić sobie różne podki na i te fajne, i te mniej fajne. Wiadomo, to wszystko mam nadzieję, że się jakoś uda. Tutaj klarowana mikstura, w sumie to nie wiem, tu nie rozumiem jeszcze tego mechanizmu, muszę go ogarnąć dokładnie. Tu mamy jakieś skrzynki, myślę, że to miejsce naprawdę wygląda mega kozacko. Możecie napisać mi w komentarzu koniecznie, jaki macie pomysł, co mógłbym tu jeszcze zrobić, ponieważ mamy tu bardzo dużo miejsca. Jak nie wiem, nie widzicie tego, bo mam kamerkę w tym miejscu, ale powiem wam, że jesteśmy na poziomie 6, czyli prawie na samym dole. To już jesteśmy tak nisko, że tu no nie ma bata, żeby ktoś nas znalazł. Nawet jeżeli ktoś będzie szukał, jeżeli ktoś będzie kopał diamenty czy coś, to on będzie na 11 poziomie, czyli to będzie wyżej niż to. Bo to jest chyba, nie wiem, który poziom, ale będzie na pewno wyżej. Czekajcie, zobaczymy, to jest 1, 2, 3, tutaj jest poziom 9 dopiero, tutaj jest 11, to widzicie, będzie nad laboratorium, na pewno nie znajdzie, jedynie co może trafić na to miejsce. Ale mam nadzieję, że nikt nie trafi, jeżeli trafi, to będzie mi przykro. No ale mam nadzieję, że nie, no i będziemy tu bezpieczni. No nie wiecie, gdzie to jest najważniejsze. Tego nie chciałem wam pokazywać, bo to by było już, wiecie, już byście wiedzieli wszystko. No i byście na pewno powiedzieli Neonowi i Dave'owi, więc chciałem to zachować dla siebie. Więc wam nie pokazuję, gdzie to jest. I tu jest jeszcze jedno przejście ukryte. Coś takiego. Strasznie mi się też spodobały te przejścia z wykorzystaniem tego rusztowania. Nie wiem, jak to nazwać. Ale tu jeszcze nic nie mam, więc tu możecie napisać, co moglibyśmy tutaj zrobić. Ja będę oczywiście czytał komentarze i najlepsze pomysły, no będę wybierał z tych najlepszych pomysłów, co tam można by było zrobić. Ja szczerze przyznam, nie mam pomysłu. No ale wy może będziecie mieli coś, więc koniecznie piszcie. No kurczę, mi się no, tak mega podoba to przejście. Jeszcze tutaj te schody, ale to tak długo robiłem, Już od kilku dni nad tym się męczyłem, żeby to nagrać też, to już się troszkę do tego zbierałem. Ej, tu gdzieś jakiś zombiak jest w ogóle, bo chyba, że to ty dałeś takie odgłosy, koleżko. Czekaj, możemy sobie założyć tą głowę. A, nie, tak, to miało wyglądać. O, dobra. A... jak to założyć? O. Ej, moglibyśmy tak straszyć chłopaków, że jesteśmy jakimś duchem czy coś. Ej, to by było dobre, może można zrobić takiego trolla. Dobra, odkładamy tą głowę tutaj. O, wychodzimy sobie. Słuchajcie, pokażę wam jeszcze jedną rzecz, ale tu też muszę zrobić cięcie, zanim stąd wyjdę, żebyście nie wiedzieli, gdzie to jest, więc uwaga, robimy kolejne cięcie. I wznawiamy nagrywanie, jesteśmy już z powrotem, słuchajcie. Pokażę wam jeszcze jedną rzecz, a mianowicie lecimy teraz do banku, ponieważ w banku ostatnio pojawiły się lekkie ulepszenia, teraz tamto chłopaki ulepszyli. Tu widzicie, ochroniarze są, którzy pilnują tego wszystkiego, żeby tu się nikt nie dostał. No myślę, że to jest... O, tu kolejny pan Edziu, kurczę, stoi i patrzy. O, tu są otwarte drzwi, dlaczego? Tu kolejnych trzech, w ogóle na głowach stojąc faniaki i nie wiem dlaczego. A na tych... Tu ja sobie stanę. O, tak o. O, tu jest jeszcze jeden. No i widzicie, tu jest ulepszenie z obsydianu, żeby nikt się nie dostał do tych bogactw wszystkich i tak dalej. O, mogę tu stać. Fajnie, fajnie. No myślę, że całkiem fajnie to wygląda. Czekajcie, wejdę tutaj tylko... Oj. Tutaj, tak? I zamknijmy tam te drzwi, żeby tam tak łatwo się nie dało wchodzić. Nie wiem, możecie napisać w komentarzu, co myślicie o tym banku. No mi się bank mega podoba, jest mega spoko. Sam go też budowałem i no troszkę się na nim napracowałem też. Ale ja nie ukrywam, bardzo lubię budować w Minecraft. Mnie to bardzo sprawia przyjemność, więc w sumie to lubię. Zapraszam was też na Discorda, do którego link jest w opisie. Koniecznie wbijcie tam, ja jeszcze sobie pójdę teraz do tego biznesu z trzciną cukrową. Zobaczycie, jak to się tam rozwija, bo w sumie to... Dawno mi tam nie było, szczerze przyznam. O, nie mogę wejść. O, to jest to kolejne przejście, o którym mówiłem. No, koniecznie wbijcie na Discorda, ponieważ tam rozmawiam z widzami po każdym live'ie. Prawie po każdym. Staram się przynajmniej, jeżeli mam czas, to idę. Mam katar, przepraszam. Po każdym live'ie staram się z wami rozmawiać. No i możemy sobie tam pogadać i w ogóle myślę, że jest mega spoko. No i możecie wysłać też O, ty cwaniaczku! Kurczę, ale mnie raz... O, jaki on sprinter jest. Dobra, poskromiliśmy go, nie mam w ogóle zbroi, dobra, założę sobie, czemu nie. Idziemy tutaj, o nie, nie tak, tutaj. Zbierzemy sobie tą trzcinę, słuchajcie, pozamieniamy sobie ją od razu z villagerami, ponieważ villagerzy mają tam mnóstwo emeraldów, a ja dzięki temu biznesowi jestem teraz najbogatszy, bo David to już chyba zapomniał o tym biznesie tutaj. Ja tu już sam tylko zbieram tą trzcinę, no i ja się wzbogacam, a on nie, no to jak sam pracuję, to sam zarabiam, wiecie o co chodzi, nie? Więc ja jestem tutaj już milionerem na tym serwerze, już mi nic nie grozi. Możecie w ogóle napisać, co mógłbym za te pieniądze wybudować, bo może macie jakieś fajne pomysły. Możemy za te emeraldy wybudować jakiś mega fajny budynek. Ej, tam mamy jeszcze mnóstwo trzciny. Kurczę, ale tego jest dużo. No. No, to są bogactwa już, nie?
No ale koniecznie napiszcie w komentarzu, co moglibyśmy wybudować za to wszystko. Ten odcinek jest strasznie pociętym odcinkiem, mam katar ciągle, więc jeżeli mam taki głos stłumiony, to przepraszam bardzo. Ale totalnie mnie męczy, co chwilę robię cięcie. Ale mam nadzieję, że to się będzie dało jakoś oglądać. Dobra, słuchajcie, mamy tą trzcinę. Jeszcze mi coś zostało. Dobra, mamy wszystko. Lecimy powymieniać się z tymi villagerami, ponieważ myślę, że to jest mega opłacalny biznes. Jakby Davik wpadł na pomysł tego biznesu i nie ukrywam, to jest bardzo dobry biznes, bo to się po prostu opłaca. Jest jakby, ci villagerowie chcą tej współpracy z nami tutaj na zasadzie, że my im dajemy papier, co jest dla mnie dziwne. W sumie ja bym papieru nie chciał. Za emeraldy, to, nie wiem, nie rozumiem tego totalnie. Dobra. Ile nam tu starczy? O nie, wypadł mi. Dobra, tyle nam starczy jeszcze. Idziemy powymieniać sobie to. Jeszcze wiem, że tam w jednej skrzynce zostało trochę papieru. Więc oj, ty, jak ty się tu zrespiłeś? Dobra. Lecimy tutaj dalej. Tu jeszcze w jakiejś skrzynce były... O, jest trzcina, jest papier. O, super. Przemieniamy to jeszcze raz. Okej, mamy papier. Lecimy teraz się tu powymieniać. Co ty tu masz? No i wiadomo, papier. O, tak można klikać. O, nie wiedziałem, że tak szybko można robić. O, kurczę. Ale super. Dobra, ty już nic nie masz. Dobra, lecimy tak. Ale super. Ej, ile mamy... Jacy, my jesteśmy bogaci. O, to już się skończyły mu. Dobrze, że tu więcej osób chce ten papier. Dobra, już nie mamy. 33 emeraldy. No i widzicie, za jeden zbiór... A, tu jeszcze mamy... Jeszcze ta automatyczna. Ta automatyczna tak średnio działa, szczerze przyznam. W ogóle jakby... Widzicie, ile tam zebrałem, a tu otwieram i... No, po prostu nas tu dawno nie było już, nie? Ale o wiele szybciej idzie na tamtej niż na tej, ale tu i tak jest dosyć sporo, więc można w sumie to zebrać. Też przemienić na papier i powymieniać. Jeszcze będziemy mieli jeszcze więcej emeraldów. W sumie to... Ja lubię emeraldy, więc można wykorzystać je. I będziemy, no i w sumie to już jesteśmy najbogatsi, ale to... Kto zabroni nam się jeszcze bardziej wzbogacić, nie? No nikt, no. Więc trzeba tutaj jeszcze dojechać to trochę. Dobra. Jeszcze jeden. Jeszcze to. W sumie, no i za każdym razem zostaje, no ale dobra, idziemy powymieniać to do ciebie, bo ty jeszcze miałeś. Lecimy tak. Wymieniamy. No myślę, że tak z 50 emeraldów będziemy mieli chyba, nie? Albo więcej nawet. Ojeny. Może jest tak. Znaczy, że nie jest tak. Tu już ci brakło też. O, ci już nie chcą papieru. O nie. Nie. Czemu nie chcecie papieru? O, ten chce, dobra. To jest chyba najpopularniejsze takie, że papier za emeraldy, więc to jest chyba opłacalne. Najbardziej. Pies mi szczeka. O nie, najgorzej. Dobra, i tyle nam zostało. Równo stack emeraldów, równo, idealnie, tak jak powiedziałem, to jest coś niesamowitego. Ja nie mogę, dobra, idziemy z tymi emeraldami, czekajcie, pies mi szczeka, nie szczekaj mi. Oczywiście możecie napisać w komentarzu, kto z was ma też psa. Dobra, słuchajcie, dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka, jeśli wam się oczywiście spodobało, zostawcie łapkę w górę, napiszcie komentarz i napiszcie w komentarzu. Możesz przestać? Cicho. Pies mi szczeka, muszę się pożegnać. Napiszcie w komentarzu, ile pączków dzisiaj zjedliście, ja zjadłem póki co, no... Pies mi szczeka ciągle, przepraszam. Napiszcie w komentarzu, ile pączków zjedliście. Ja zjadłem jeden, ale napiszę wam w komentarzu, ile zjadłem pączków na moment, kiedy wrzucam filmik. Więc zobaczymy, kto zjadł więcej. No i trzymajcie się do następnego odcinka, który już jutro o godzinie 19:19. Do zobaczenia na live'ach, więc koniecznie subskrypcję zostawiajcie. Trzymajcie się, na razie, pa, pa.